Czy byli głodni? zdziwił się Gregor. Za żadne kamyki odpowiedział mały uśmiechając się jeszcze szerzej. Wchodzą tam w dniu, kiedy niewolnicy odbierają swoje miedziaki. Idą spokojnie do kasy, zabierają moniaki i znów wychodzą. Łatwe jak sraczka. A co jeśli pensje płacone są czekami? W dzisiejszych czasach to pospolita praktyka. Uśmiechnął się kwaśno porta. No to wtedy skocz do banku i odbierz gotówkę. wzruszył ramionami mały. Spróbuj tego, powiedział porta, i będziesz żałował przez resztę życia. Podniósł któreś narzędzie i robił coś skomplikowanego z zamkiem skarbca. Nie, stwierdził potrząsając głową. Muszę znów wiercić. To jest to, co w naszym zawodzie nazywa się podstępnym pudłem. Podstępnym? zdziwił się stary. Co chcesz przez to powiedzieć? Podstępność polega na tym, że są w nim pułapki i one są tym, co musisz ominąć, odpowiedział porta, pukając w drzwi skarbca. Jeśli ja to spieprzę, wtedy wyskakuje co najmniej dziesięć złośliwych stalowych prętów i zamyka te drzwi tak, że nikt na świecie nie zdoła ich kiedykolwiek otworzyć. Może być tylko jeden gościu, który potrafi dostać się do złota, a będzie to właśnie ten, który to zbudował. To czemu nie wzięliśmy go ze sobą? spytał z irytacją mały, szeroko rozkładając ręce gestem rozpaczy. Nawet gdyby był tutaj, ani na kawałek gówna by nam to nie pomogło, rzekł Porta. Gdy wyskakują te stalowe pręty, potrzeba specjalnej maszyny do przebicia się przez ścianę. Taka gówniana rzecz że Bóg wie ile ton i nie sposób spacerować trzymając ją pod pachą. Brzmi obiecująco, jęczał komisarz. Czas się kończy. Chłopcom od kluczy potrzeba więcej gazu. Ruszcie dupy! Czy mamy dać im wszystko? Spytał lodowe wargi, stojąc w drzwiach piwnicy. Czy to ich odeślę na zawsze? To bardzo humanitarny sposób umierania, orzekł komisarz. Każdy potrzebuje dobrego snu. Jasna cholera! Syknął porta, zaciskając wargi. Podniósł narzędzie, chwycił je tak mocno, że zabolała go dłoń. Do diabła! zaklął znowu. Znam wszystkie najnowocześniejsze sposoby otwierania zamków, a Egon i ja wypróbowaliśmy je co do jednego. Dajcie mi to coś do elektronicznego podsłuchiwania. Nałożył słuchawki z miną słynnego chirurga, który właśnie zamierza wyciąć pacjentowi żołądek. Ostrożnie obracał pokrętło szyfru zamka, starannie przysłuchując się, jak zaskakują zapadki. Po chwili, która wydawała się trwać tydzień, zerwał słuchawki z głowy. Ktoś nadchodzi, powiedział Gregor, patrząc w górę schodów. Beknąłem, rzekł porta. Nie, ktoś nadchodzi, mruknął komisarz, podniósł z podłogi pepesze. Zamknijcie się, bo nie mogę myśleć. Jeśli ktoś nadchodzi, zastrzelcie go, stwierdził porta. My też tak uważamy, dodał komisarz odbezpieczając pepesze. Może to nie będzie mądre, by strzelać natychmiast, powiedział mały. Słyszałem, że lepiej jest witać miejscowych przedstawicieli Boga uśmiechem. A w takim wypadku, kto jest Bogiem? spytał lodowe wargi zależy kto gościu jest gdy się uśmiecha wyszczerzył zęby mały może to Wójciu józiu we własnej osobie pójdę na górę i porozmawiam z naszymi gośćmi powiedział igor z syberyjskim uśmiechem a wy pilnujcie spraw gdy sobie pójdę Podjąłem decyzję, wściekł się porta. Walnę ten skarbiec na wszelkie możliwe sposoby. I zrobię to wszystko równocześnie. Nie pozwolę, by mnie pierdoliło takie gówno. Słusznie, zgodził się komisarz. Co chcesz, żebym zrobił? Porta patrzył na niego z rozbawieniem. Teraz pilnuj swej makówki, bo coś się zdarzy. Zrób trochę kawy, to rozjaśnia człowiekowi myśli. Mówiąc całkiem uczciwie, zaczynam tracić chęć życia w luksusie, powiedział z powątpiewaniem Barcelona. Być może to nie takie zabawne być właścicielem małej wyspy gdzieś tam koło Haiti, gdzie musisz sam wszystkim kierować i możesz być królem, cesarzem, wielkim księciem, generałem czy kimkolwiek innym chcesz zostać. Butle z tlenem i palnik, rozkazał szorstko porta. Płomień syczy, wokół uszu latają nam iskry. Wkrótce potem porta zrezygnował z palnika. Był mniej więcej tak użyteczny jak tępy nóż do sera. Albert wjechał do środka, prowadząc tyłem swój T-34. Przywiązał druty holownicze do trzech dziwnych występów w drzwiach skarbca. Mamy nadzieję, że zdołał obluzować te drzwi w zawiasach, ale jedynym wynikiem było to, że drut pękł i narobił mnóstwo szkód. Gdy spróbowaliśmy ponownie, stosując potrójne kable holownicze, z czołgiem cofającym się małymi szarpnięciami, wszystkie trzy występy zostały wyrwane z drzwi. Usiedliśmy zrezygnowani i piliśmy kawę. Ja potrafiłbym zrobić znacznie lepszą kawę, mruczał porta, wąchając fusy w swym kubku. – Wystarczyłoby, abym ją zrobił z wysuszonego krowiego łajna – wstał, wziął paczkę lasek dynamitu i zaczął je mocować do drzwi skarbca. – Myślisz, że tak będzie dobrze? – spytał komisarz, szaleńczo mrugając prawym okiem. – Jeśli nie będzie, a my nie ukryjemy się szybko jak wszyscy diabli, wtedy w jednej chwili będziemy martwi i już nie będziemy musieli się martwić tymi cholernymi drzwiami! Kuk wybuchającego dynamitu był ogłuszający, ale gdy dym przerzedził się, jedynym efektem była duża czarna plama na środku drzwi. — Cóż, musimy być jeszcze twardsi — syczał Porta trzęsąc się z wściekłości. — Zupa nitroglicerynowa i jeszcze kilka ładunków. To powinno wystarczyć, aby te drzwi spoczęły w spokoju tyłkiem do góry. W porównaniu z tą eksplozją, pierwsza brzmiała jak puknięcie papierową torbą — piwnica wyglądała jak rozcięty melon. Gramolimy się przez spowalone ściany, by dostać się do złota. Ale gdy kurz w końcu opadł, stanęliśmy dławiąc się i plując przed drzwiami skarbca, które zostały tam, gdzie przez cały czas były. — Nie pozwolę na to nikomu ani niczemu! — wściekał się Porta. — Teraz zagrożony jest mój honor. Pokażę im, kto to jest Obergefreiter z Bożej łaski! — Pospiesz się z tym w imię piekła! — powiedział komisarz, wypluwając pył ceglany. — Musimy się Stąd wynieść tak szybko, jak tylko możliwe. Patrzył na portę swym mrugającym okiem i wydmuchnął jeszcze więcej pyłu ceglanego. Przeżyjemy to? Zapytał pozbawionym wyrazu głosem stary, wycofując się powoli w górę schodów. Myślę, że tak. Odparł porta. To nie będzie aż tak wielki hałas. Wcisnął porcję plastiku w każde dostępne miejsce na drzwiach. Pomagał mu mały, przygryzając zębami zapalniki. Myślę, że lepiej będzie, jeśli wszyscy wyjdziecie z piwnicy, radził nam porta, gdy był gotów. Jedna czy druga rzecz może zacząć tu sobie grzechotać. Ja sam potrafię rzucić paru rzeczami, powiedział komisarz, szybko biegnąc po schodach w górę. W napięciu czekaliśmy na zewnątrz piwnicy, gdy porta skończył podłączać przewody do ładunków na drzwiach. A potem powoli wycofał się z piwnicy do góry z przewodami w dłoniach. — Wszystko jak trzeba? — spytał. — Bo za minutę to będzie bang-bang! — Rozwal to pieprzone gówno w kawałki i drzazgi! — krzyczał komisarz, przyklękając na jedno kolano. — Tak — mruczał Porta. Połączył ze sobą końce dwóch przewodów. Wybuch był tak głośny, że później żaden z nas nie znalazł słów dla jego opisania. Ale czuliśmy podmuch. Nadleciał rycząc z wejścia do piwnicy i przerzucił nas przez plac apelowy i przez drzwi wartowni po jego drugiej stronie. Pomieszczenie było pełne śpiących żołnierzy i potrzaskanych mebli, gdy przybyliśmy. Po chwili opanowaliśmy się. Gdy wracaliśmy do piwnicy i staliśmy gapiąc się na nieuszkodzone drzwi, komisarz zaczął łkać. — Armata — powiedział Ostroporta i już był w drodze do Pantery z małym tuż za sobą. — Z pewnością będziemy musieli wyrzucić z piwnicy te wszystkie gruzy — powiedział stary. Kopnął jedyny kawałek ceglanej ściany, którego podmuch nie zabrał ze sobą. Grzechocząc gąsienicami, Pantera nadjechała przez Plac Koszarowy. Wepchnęła się w wejście do piwnicy, przewracając wszędzie kawałki ścian. Porta wystawił głowę z włazu kierowcy. Lepiej ukryjcie się nim zacznę walić. Lepiej teraz będzie dla tych drzwi, jeśli się dobrze ustawią. Długa lufa opadła z pomrukiem i skręciła w kierunku pancernych drzwi. Zatkaliśmy sobie uszy i w napięciu czekaliśmy na odgłos wystrzału. Rozległ się głośny huk i nagle wszystko stało się krwawo czerwone. Spojrzeliśmy po sobie i nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. Staliśmy się żywym, surrealistycznym malowidłem. Mały załadował niewłaściwą amunicję, jak tego od pewnego czasu obawiał się stary. Posłużył się znakującą i wszędzie była czerwona farba. Niewojskowy, nędzny pijaczyna! wrzeszczał stary, próbując zetrzeć z twarzy farbę duszę tego bezczelnego socjaldemokratycznego Sukinsyna wściekał się komisarz waląc na oślep w pogięte wiadro spokojnie chłopcy powiedział mały wychylając się przez boczny właz. — każdy może się pomylić wkrótce postaram się o kilka puszek rozpuszczalnika więc będziecie znów mogli wyglądać na pół poludzku Będziemy potrzebowali nowych mundurów, powiedział lodowe wargi ociekający czerwoną farbą. Zostaniemy aresztowani, gdy tylko na nas spojrzą. Nikt nie był tak czerwony jak my, nawet w tym kraju. Wszyscy do tyłu, krzyknął ostrzegawczo zwierzyczki porta. Teraz damy mu po dupie! Nie następnym cholernym znakującym, wrzeszczał nerwowo stary. Fala ciśnienia po wybuchu pocisku przeciwpancernego była przerażająca. Czuło się ją tak, jakby gigantyczna gorąca dłoń zacisnęła się wokół naszych ciał, ogłuszający hałas rozdarł samo powietrze. Gdy pył się rozproszył, okazało się, że potężny pocisk wyrządził niewielką szkodę. W drzwiach była niewielka dziura. Mam go! Wrzasnął radośnie porta z włazu wieżyczki, śmiejąc się całą gębą. Z dziury sączy się niebiasko, szarawy dym. Do cholery. — Zrobiłeś to — krzyczał uradowany Gregor. — Co to za dym wychodzi stamtąd? — spytał stary przerażonym głosem. Nagle piwnicę ogarnęła złowieszcza cisza. Wszyscy wpatrywaliśmy się w dym sączący się z dziury. — Czy złoto może się palić? — spytał Albert, mrugając oczami za maską czerwonej farby pokrywającej jego czarną twarz. Komisarz trzema długimi krokami przemierzył pokój i zajrzał przez dziurę — do diabła. Ten barszywy niemiecki granat wywołał w środku pożar. Szybko, dajcie wody. Padliśmy jedni na drugich, goniąc w pośpiechu po schodach do góry. Pożar. Darł się mały, wracał biegiem, niosąc węża i drabinę, którą znalazł, zawieszoną na zewnętrznej ścianie. Gdy łowca kura włączył wodę, ciśnienie w wężu obaliło małego na plecy, a nas wszystkich strumień wody rozrzucił na boki piwnicy. Z wielkim wrzaskiem i wykrzykiwaniem gruźb w końcu udało nam się opanować węża i skierować tryskającą wodę przez dziurę. Dajcie mu jeszcze dwa pociski, powiedział komisarz zaciskając wargi. Dwukrotnie armata wystrzeliwuje, jeden po drugim pociski. Wygląda to, jakby całe więzienie spadało nam na głowy. Przez wiele minut byliśmy całkowicie głusi, a ból przenikał nas do kości. To pewne, że jesteśmy pierwszymi w historii używającymi czołgu jako otwieracza puszek, stwierdził z krótkim śmiechem porta, wyskakując z zwierzyczki pantery. No to wejdźmy do środka i popatrzmy na towar, zaproponował komisarz, zacierając ręce. Wielkie drzwi skarbca zieją otworem, jak obrany banan. Porta podszedłby, by przyjrzeć się z bliska. Tak, to jest to, mamrotał i jest całkiem inne. Nigdy nie widziałem niczego cholernie podobnego. Jezu Mario, szepnął mały pod wrażeniem, wpatrywał się zafascynowany we wszystkie sztaby złota zrzucone z półek wewnątrz skarbca. Zamierzam kupić cały cholerny świat i skopać wszystkie dupy, jakie mam ochotę kopnąć i nigdy przenigdy nie będę nikomu salutował. Ruszajcie się, poganiał ich komisarz. Gaz wkrótce przestanie działać i po Pojawi się tłum zaspanych, ogarniętych paniką idiotów, zadających niemiłe pytania. Wycofajcie panterę i podsuńcie pojazdy tyłem, żebyśmy mogli załadować i wynieść się stąd. Stary siedział na wielkiej skrzyni narzędziowej, z dziwnym wyrazem twarzy przyglądając się załadunkowi. — Czy nie zamierzasz pomóc? — spytał zdziwiony Porta. — Nie — parsknął stary, krzywiąc się, jakby poczuł jakiś paskudny zapach. Wszyscy przerwali pracę i patrzyli na starego, który z obojętną miną siedział na skrzyni narzędziowej, pykając swą fajkę ze srebrnym wieczkiem. Co jest z tobą? spytał komisarz. Musisz przyznać, że zrobiliśmy to, choć łatwo mogłoby być fiasko. Już nie jestem z wami, stwierdził stary, patrząc ze złością na komisarza, i go żałuję, że kiedykolwiek byłem. To kupa główna. Oto czym to jest. Jesteśmy tutaj mordując na prawo i lewo dla jakiegoś nędznego złota. Możesz zrobić, co chcesz, ale ja się z tego wycofuję. Czy zakapujesz nas, gdy wrócimy? Spytał lodowe wargi, mrużąc oczy. Nie rozumiem twego brudnego sposobu myślenia. Warknął pogardliwie Stary. Czy nie chcesz nic z tego złota? Spytał praktyczny mały. Pomyślałeś, ile tego będzie za jedną sztukę, gdy je będziemy sprzedawać? Nie, odpowiedział zdecydowanie Stary. W żadnym wypadku nie uwierzę, by ktokolwiek z was miał wiele radości z tego gówna. Gówna? Barcelona zmusił się do śmiechu. Upadłeś na głowę? Jesteśmy bogaczami. Od dziś za tydzień każdy z nas może się sam zdemobilizować, a jeśli chcesz największego warsztatu stolarskiego na świecie, możesz go sobie kupić. To znaczy, jeśli dla zabawy będziesz chciał nadal heblować deski. Porta strzepnął złoty pył z poobijanej sztaby i wsadził sobie ją do kieszeni. Po co to robisz? spytał bezmyślnie Gregor. Berlińska intuicja uśmiechnął się chytrze porta. — Kto wie, może ktoś zdoła wziąć nas za dupę kwadrans przed północą i wtedy miło będzie mieć w kieszeni trochę rezerwy. Stać! — usłyszeliśmy ostrzegawczy krzyk Barcelony. — Samochód nie może wziąć już więcej. — Jakie to cholernie przykre — orzekł zirytowany mały. — Została jeszcze cała masa sztab. Nie możemy ich zostawić dla Iwana Śmierdzielewicza. Gdy o tym pomyślę, robię się cholernie chory. Rozdzielić je między czołgi, wołał nerwowo komisarz. Czas nam się skończył, gaz przestał działać. Wkrótce tu będą i trochę im się nie spodoba to, co zrobiliśmy. Z placu apelowego doleciały dwa strzały, jeden po drugim. Uśmiechnięty Igor zszedł po schodach. Paru z nich obudziło się zbyt szybko, powiedział Igor, wpychając nagana do kabury. Przygotuj się do wysadzenia w powietrze centrum łączności, rozkazał mu komisarz. Najważniejsze, by nie mieli możliwości komunikowania się z kimkolwiek na zewnątrz przez najbliższych dwanaście godzin. Nastaw zapalniki na trzydzieści minut i obstaw wszystko puszkami fosforu. Będą się paliły jak wszyscy diabli i dadzą im do myślenia więcej niż potrzeba. Nic więcej tu nie będzie wysadzane, powiedział ostro stary. I nie będzie też więcej zabijania. Ja tu jestem dowódcą, ryknął rozwścieczony komisarz. Jeśli mówię, że coś ma być wysadzone, to będzie wysadzone. Ruszaj, Igor. Jakimi naiwnymi głupcami jesteście wy, Niemcy? Prawdę powiedziawszy, drwił z pogardliwym skrzywieniem ust. Zamknij się! Zamknij się, ty śmierdzące gówno radzieckiego żyda! Komisarz jak błyskawica wyrywał mu broń z rąk i cisnął Hajdego o ścianę. Nie nazywaj mnie żydowskim gównem, ty mały śmierdzący nazistowski lizusie! Blady z wściekłości Hajde wyszarwnął Nagana ze skórzanej kabury i wycelował nim w komisarza. — Zaraz bądź grzecznym chłopczykiem, mały Mojżeszu, albo tatuś da ci klapsa — uśmiechnął się mały, wybijając kopnięciem broń z dłoni Hajdego hajdę skoczył naprzód jak na stalowej sprężynie i prawą pięścią uderzył w twarz małego było w tym tyle szybkości i siły że mały przewrócił się na plecy i z trudem chwycił powietrze uderzyłeś mnie mój Rzeszu wył teraz cię zabiję zaczęła się bitwa Heide skoczył naprzód z szaleńczym wrzaskiem. Mały był zbyt powolny, by uchylić się przed deszczem spadających na niego ciosów. Mordercze uderzenie trafiło go w skroń, więc potknął się trzęsąc głową, jak ogłuszony przez rzeźnika byk. Brzeg dłoni Heidego trafił go w gardło i obalił na ziemię. Innego człowieka by zabiło. Tym razem to ja cię zabiję! syczał wściekle Hajdę, wymierzając kopnięcie w nerki wielkoluda. Teraz mały był naprawdę rozgniewany, a w takim stanie był niebezpieczniejszy niż cała skrzynia dynamitu. Podniósł się na nogi, otarł krew z twarzy i wypluł parę złamanych zębów, z odgłosem takim, jakby pękała czaszka walną czołem w twarz Hajdego. Łoch! Mruknął i wypluł krew, gdy pięść Hajdego trafiła go w pół brzucha, wybijając mu powietrze z płuc. Uch. Mruknął ponownie. Robił półobrót i kopnięciem karate trafił Hajdego w żołądek. Hajde rozpaczliwie próbował odskoczyć w bok, ale but numer czternaście wylądował mu dokładnie na biodrze z siłą pikującego sztukasa. Pochylił się do przodu, a mały z radosnym uśmiechem wbił swą ogromną pięść w jego wykrzywioną z bólu twarz. Lewa pięść podążyła za prawą i wylądowała z odgłosem tony ciasta spadającego z drapacza chmur. Mamma mia, co za cios! krzyczał Porta, siedzący na stosie sztab złota i podziwiający walkę. Wszystkich nas wciągnął widok bitwy. Wrzeszczeliśmy i zachęcaliśmy ich, dając dobre rady. Hajde, umazany krwią spływającą z twarzy, próbował ataku, który wedle wszelkich zasad boksu był samobójczy. Jeden po drugim twarde ciosy lądowały na wykrzywionej twarzy małego. Przypominała ona miskę mielonego mięsa, z którego wyciekała krew. Mały przyjmował to z obojętnością skały, nawet nie podnosząc gardy przeciw bezlitosnym uderzeniom. Teraz już nie wiedzieliśmy, skąd cieknie krew. Lała się z całej jego twarzy. Kopnij go wiaja! wrzeszczał uprzejmie porta, bijąc się jedną pięścią w drugą dłoń, by pokazać jak. Rozpłaszcz go! Tego parszywego szczura ze swastyką! ryczał Igor, wybijając pięściami dziury w powietrzu. Urwij mu głowę! darł się komisarz. Zabij śmierdzącą nazistowską świnię! Nie ma wątpliwości, po czyjej stronie była rosyjsko-niemiecka publiczność. Mały cofnął się w stronę drzwi piwnicznych. Kostia, mały skoś oki Sybirak w wielkiej futrzanej czapie otworzył drzwi. Całe więzienie wydaje się trząść, gdy mały tyłem spadł ze schodów i dalej przez zapadnię prowadzącą do systemu ogrzewania. Wszystko, co z niego widzieliśmy, to buty numer czternaście zaczepione o brzeg zapadni. Reszta ciała kołysała się nad syczącymi rurami gorącej wody rozbitymi przez eksplozję. Hajde wydał zwycięski okrzyk i morderczo rzucił się na małego, który rozpaczliwie próbował uwolnić się od zapadni. Kostia i Porta pomagali mu, ściągając mu buty. Mały uwolnił się, wywijając koziołka do przodu i stając na nogach. Przez chwilę dwaj głodni krwi berserkowie stali, śledząc się nawzajem wzrokiem. Bokser Hajde był nieustannie w ruchu, używając lewej ręki. Nie jest żadną tajemnicą, że wszyscy boją się jego lewej. Nauczył się jej używać w taki sam sposób jak Brytyjczycy. Każdy cios jest twardy i śmiertelnie celny. Jest bokserem pułkowym, którego wszyscy się boją i wygrał niezliczone mecze. Każdy, z wyjątkiem małego, od dawna byłby martwy. Hajde ponuro zdecydował się... Zabić go. Kulminacją lat nienawiści jest walka tych dwóch. Mały wydał ryk jak samiec łosia podczas rui i machał rękami, ale żaden z jego ciosów nie trafiał. Nie myślał o własnej obronie. Huragan twardych uderzeń spowodował, że mały chwiał się przez chwilę, wypluł jeszcze kilka złamanych zębów. Jego usta wyglądały jak zgnieciony pomidor. Hajdę ulokował na korpusie małego dwa kopnięcia, Widzowie zaprotestowali wyciem obrzydzenia, kiedy małemu udało się to samo, wiwatowali i klaskali w podnieceniu, i wyglądało, iż wszyscy uważają, że wszystko jest w porządku. Wkrótce potem mały opadł na jedno kolano. Heide natychmiast kopnął go w twarz z trzeszczącym dźwiękiem, jakby rozbijanych jajek. W tej chwili mały dosłownie oszalał z wściekłości. Rycząc szaleńczo, wstał na obie nogi i trafił prawą pięścią w bok głowy Hajdego, co tamtego wprawiło w ruch obrotowy jak bączek. Hajdę dostał jeszcze kilka prostych, tym razem w żebra. Mały z krwią spływającą po twarzy i zamkniętymi oczami rzucił się, by na ziście zmiażdżyć twarz. Ale chajde, jak błyskawica zrobił unik i udał, że bije lewą w zakrwawioną twarz małego, zręcznie skoczył w bok i uniknął morderczego kopnięcia w krocze, które zgniotłoby mu nie tylko jądra, ale połamało też całą miednicę gdyby trafiło. Hajde uśmiechnął się szatańsko i zaczął walić w rozbitą twarz małego maczugą swej lewicy. — Musimy to zatrzymać — powiedział zaniepokojony stary. — Do diabła, ten hamburski złodziej nie jest niczym więcej niż ulicznym zabijaką. On nie ma najmniejszego pojęcia o boksowaniu. Nazistowska świnia zamorduje go, to wygląda jak kot bawiący się myszą. Wielki dupek nawet nie wie, jak się bronić, potwierdził Gregor, potrząsając głową ze współczuciem. Zatrzymać ich, powtórzył stary. To morderstwo z zimną krwią. Aby to zrobić, trzeba zastrzelić Hajdego, stwierdził Porta, przyjmując od legionisty kaporala. Pięści hajdego poruszają się jak pałeczki do bosza i za każdym razem, gdy lądują na twarzy małego, odgłos jest taki, jakby rzeźnik rzucał na ladę porcję mielonego mięsa. Mały bił bez przerwy, ale jego ciosy nie trafiały. Hajde tańczył wokoło, ledwie trzepiąc swą lewą, pewien, że wygrał. Mały wydał grzmiący wrzaski, ruszył naprzód, jak oszalały byk na arenie. a tak spowodował, że Hajde dał jak zawodowiec krok w bok i zadał parę lekkich uderzeń. Uskakuje i zwodzi z największym spokojem. Robi krok naprzód i trafia lewym prostym, zatrzymującym małego, jakby wpadł na ścianę. Jego zwierzęcy ryk zmienił się, wzduszony odgłos dławienia się, gdy powietrze zostało mu jakby wygniecione z płuc. Zatrzymał się i zmieszany wytarł krew z oczu, próbując znaleźć Hajdego, który lekko tańczył wokół niego na palcach. Za każdym razem, gdy mały wymierzał w niego cios pięści jak ciężkiego kija, Hajde był poza jego zasięgiem. Mały, poszarpany jak zakrwawiona, szmaciana lalka trząsł głową, próbując zebrać myśli. Jego lewe ucho, w połowie oderwane, zwisało mu na szyi. Tchórzliwa, nazistowska świnia! Warczał wściekle i kopał do tyłu jak koń. Hajde dostrzegł okazję. Dwa mordercze ciosy wraz z kopnięciem i mały zatoczył się po betonie jak człowiek umierający, a krew pociekła mu strumieniem z nosa i ust. Hajde dumnym krokiem podszedł do ściany, otrzepując pogardliwie dłonie, jakby trzymał w nich coś brudnego. — Odpadek rzeźniczy! — warczał i podszedł do kranu z wodą, by spłukać krew z twarzy. Mały, leżąc na ziemi i rozpaczliwie walcząc o odzyskanie oddechu, Podniósł okrwawioną głowę i rozglądał się. Wyglądał jak Grizzly, zbudzony zbyt wcześnie z hibernacji, i był równie ziejący złością jak jeden z nich. Rozmowa paplających między sobą widzów nagle ucichła. Nagła cisza ostrzegła Hajdego, który zaczął czesać sobie włosy. Odwrócił się błyskawicznie do tyłu i ledwie udało mu się uniknąć olbrzymiej pięści małego, wymierzającej muchaka, który w razie trafienia mógłby oderwać mu głowę. Hajde wziął się do roboty, kierując całą serię profesjonalnych ciosów w korpus. Płuca małego ze świstem walczyły o powietrze, ale Hajde pracował w zwarciu, bijąc bez przerwy w jego korpus. Mały odczuwał to tak, jakby żołądek miał wgnieciony w jamę brzuszną, a puste płuca szarpały się w piersi. W oczach Hajdego błyszczał mord i nienawiść. Żaden z nas nie wątpił, że nie przestanie, póki mały nie będzie martwy. — Malutki Mojżesz Adolfa — dyszał Mały ze straszliwym uśmiechem, robiąc kółka ramionami. Trafił Hajdego w podbródek ciosem, który uniósł tamtego z podłogi i cisnął nim o regał z półkami. Pistolety maszynowe spadły na niego z brzękiem. Mały rzucił się naprzód i wpadł wprost na lufę PM-u w wyciągniętych rękach Hajdego. Biegł tak szybko, że aż dziw, i szlufa broni nie przebiła na wschrość ciała. Wydał piskliwy wrzask i padł na kolana, oburącz przyciskając brzuch. Z wariackim śmiechem, Hajde zamierza się na niego pistoletem maszynowym, ale małemu udało się uchylić i kolba ledwie musnęła mu głowę. Przetoczył się po podłodze i wstał na nogi. Po drodze on też chwycił pistolet maszynowy i teraz obaj mężczyźni atakują się kolbami. Hajde i w tym był szybszy. Mały ciągle był powoli myślącym wojownikiem rynsztokowym, który nie ma najmniejszego pojęcia o podstępach. By coś wymyślić, Hajdemu wystarczy ułamek sekundy, małemu potrzeba godziny. Za każdym razem, gdy mały myśli, że ma Hajdego wystawionego i bierze na niego zamach, jego kolba trafia coś zupełnie innego. Igor padł na ziemię bez słowa, z krwią płynącą po umazanej czerwoną farbą twarzy. Hajde przedostał się za plecy małego, który stał, patrząc tępym wzrokiem na nieprzytomnego Igora, którego uważa za przyjaciela. — Przepraszam — mamrotał ze smutkiem, pociągając nosem. Zanim Hajde przymierzył się starannie i opuścił kolbę na jego kark, mały padł na twarz jak podcięte drzewo z rękami rozrzuconymi jak człowiek ukrzyżowany. Stary pochylił się nad nim z niepokojem, próbując wyczuć puls. — Sprowadzić lekarza — rozkazał ostro. — Lekarza? — komisarz skręcał się ze śmiechu. — Gdzie u diabła myślisz, że się znajdujesz? — Człowieku, jesteś we Włodzimierskim więzieniu izolacyjnym. Lekarze używają tutaj tylko dla stwierdzenia zgonu, a gdyby nawet taki tu był, byłby przez najbliższe czterdzieści osiem godzin oszalały od gazu. Teraz to już koniec. I ani trochę nie za wcześnie. Zwrócił się do Igora i wyszczekał rozkaz w jakimś dziwnym rosyjskim dialekcie. Gdy byliśmy o kilka mil od więzienia, niebo oświetlił oślepiający błysk ognia i słyszeliśmy długi, powoli toczący się grzmot wybuchu. Ciłajdacy mimo wszystko wysadzili więzienie w powietrze, warczał wściekle stary. Co u diabła? Czyż nie jesteśmy na wojnie? zauważył wesoło porta. I to jest nie tylko legalne, wręcz naszym obowiązkiem jest wykańczać gości z przeciwnej poczty polowej, a Igor wysadził w powietrze tylko centrum łączności. Jeśli komendant wyleciał wraz z nimi, tak nie będzie po nim płakał Stary wróczał i miał rozgniewaną minę Nieco później w jednej z ciężarówek wysiadł dyferencjał Obwinialiśmy się o to wzajemnie i niemal wybuchła z tego powodu trzecia wojna światowa w końcu porta odłożył narzędzia i odmówił robienia czegokolwiek dla naprawienia uszkodzenia. Jestem cholernym kierowcą czołgu, wrzeszczał wściekle. Nie wolno mi niczego naprawiać. To mechanicy wojsk inżynieryjnych mają się zajmować tym wszystkim. Wykręć trzy zera i połącz się z nimi. Ja też jestem kierowcą czołgu, krzyczał Kostia, błyskając wąskimi, czarnymi oczami. Ja też nie robię napraw. Wejdźmy do środka i rzućmy kośćmi. Zaproponował porta wpełzając do pantery. Czemu nie? Uśmiechnął się Kostia, podążając za nim. Nie, do cholery nie, ja na to nie pozwolę! wrzeszczał stary. Powiedziałem, że nie mam nic wspólnego z waszym rabunkiem złota, ale nadal jestem przeklętym dowódcą cholernej drugiej drużyny. Wyłaś stamtąd porta i bierz się za ten dyferencjał. To rozkaz! Jedyną odpowiedzią, jaką dostał stary, było trzaśnięcie pokrywy włazu i odgłos ryglowania jej od środka. Lodowe wargi i Gregor wpełzli pod zepsutą ciężarówkę, bluźniąc i przeklinając, ale po chwili poddali się potrząsając głowami. Nie mogę z tym nic zrobić, powiedział lodowe wargi. To kompletna wysiadka. Jankesi wiedzieli, co robią, dając nam prezent z tych dziadowskich studbakerów, bakerów, kapitalistyczne gówno. Wściekał się kopiąc wielkie opony. Co to jest u diabła? spytał komisarz i uważnie nasłuchiwał. Kukuruznik zawołał nerwowo łowca Kurew, wpatrując się w ciemne niebo. Jakby w odpowiedzi stary dwupłatowy samolot zwiadowczy wynurzył się spośród chmur i zataczał kręgi nisko nad nami. — Jeśli to nas szukają, to już wiedzą, gdzie jesteśmy — stwierdził niespokojnie stary. — Nie nas — odpowiedział z namysłem komisarz. — Kazałem rozrzucić trochę niemieckiego wyposażenia i broni po całym więzieniu — i wóz sztabowy z rozwaloną chłodnicą zostawiłem na zewnątrz. Dlatego oni nie szukają Rosjan, szukają niemieckich komandosów z dywizji brandenburskiej. Zepsutą ciężarówkę wziął na hol jeden z naszych T-34. Bez trudu znajdziemy inną ciężarówkę, obiecał ufnie komisarz. Ale nim to zrobimy, musimy po prostu holować to jankeskie gówno. Po sześciu dniach od naszego wyjazdu z więzienia we Włodzimierzu zatrzymaliśmy się w opuszczonej, zapomnianej wiosce, by dokonać niezbędnych napraw dwóch naszych pojazdów. W ich chłodnicach tak się gotowało, że prawdziwym cudem jeszcze się nie rozpadły. Gdy naprawy zostały ukończone, usiedliśmy do gry w karty z wójtem i lokalnym szefem NKWD, który dwadzieścia lat temu wpadł do politycznej gorącej wody. Przez chwilę graliśmy w milczeniu, póki lodowe wargi nie oskarżył wójta o oszukiwanie. Gdy lodowe wargi podtrzymywał swe oskarżenie, wójt zrobił się zły i groził, że mu obecnie uszy, jeśli nie przestanie gadać takich nonsensów. Niech Bóg ześle na ciebie ból i torturę powolnej śmierci, ty niemoralny psie warczał na wójta lodowe wargi. Wójt zbladł, ale nadal oszukiwał. Nagle światło zgasło i gdy wójt poszedł zobaczyć co się stało, lodowe wargi zgarnął pieniądze ze stołu i wybiegł do kuchni. Gdy bezpiecznik zostaje wymieniony i mdłe światło znów zapaliło się nad stołem, wójt odkrył, że jego wygrana znikła. Wrzasnął głośno i zajrzał pod stół w daremnej nadziei, że pieniądze spadły na podłogę. Oczywiście nie spadły. I to ty jesteś tym, który ma tutaj przestrzegać prawa i porządku wrzeszczał oskarżycielsko na szefa NKWD, gdy powoli dotarło do niego, że został obrabowany. Niech zły dotknie cię tysiącami kurczów, zaraz i raków. I niech tak to zarządzi, aby te dary nie tylko spadły na ciebie, ale i na twoje dzieci i dzieci ich dzieci aż do dwunastego pokolenia, jeśli nie znajdziesz moich pieniędzy. Gdy skończymy z tą wszawą wojną, dąsał się Barcelona. Nie chcę nigdy więcej oglądać śniegu do wszystkich diabłów, jak ja nienawidzę śniegu, gdziekolwiek spojrzysz wszystko jest białe. Jedyna okazja, by ujrzeć kawałek koloru, to wyjść na dwór i popatrzeć na własną dupę w lustrze. Co robiłeś, zanim zostałeś żołnierzem? Spytał porte Kostia. Ach, mnóstwo rzeczy. Tłukłem obcych mamisynków w dalem i rżnąłem ich dziewczyny. Od czasu do czasu ogłuszałem jakiegoś frajerskiego wsiocha, który przyjechał do Berlina zobaczyć, jak się jeździ tramwajem. Przez chwilę miałem posadę jako goniec dostarczający towar klientom sklepu z jarzynami na Bornholmer Strasse, a potem ruszyłem w świat i zacząłem na rowerze dostarczać koks. Odwierzałem koks do drewnianych pięciolitrowych beczułek, które kosztowały po dziewięćdziesiąt pięć fenigów. Każde gospodarstwo domowe kupowało jedną i wystarczyło tego akurat, by zapewnić w mieszkaniu ciepło przez cały wieczór. Jasna cholera, wołał zdumiony Kostia. Zawsze słyszałem, że wy Niemcy jesteście wybitnymi finansistami i tak bogaci, że jedząc kanapkę wkładacie banknoty między kiełbasę i chleb. Nie wiesz wszystkiemu co słyszysz radził mu z wyższością porta. W starym Moabicie byliśmy tak biedni, że kradliśmy podstawki pod kufle piwa przechodząc koło knajpy. My też byliśmy biedni przyznał Kostia. Ja myłem domy i zarabiałem ledwie tyle, by związać koniec z końcem. Co najwyżej jedna mała wódka w niedzielę. I chociaż w Związku Radzieckim zabronione jest być biednym, mimo wszystko byliśmy biedni. A potem zostałem też odrobinę bogatszy i zostałbym naprawdę bogaty, gdybyście wy, parszywi niemcy, zostali tam, gdzie wasze miejsce. Mój młodszy brat i ja wpadliśmy na naprawdę wspaniały pomysł. Zaczęliśmy napadać na dostawców z rynku mięsnego i sprzedawać towar na czarno. Czy wtedy kradliście żywe krowy? Spytał z zainteresowaniem Mały. To głupiego robota wiem o tem wszystko, bo ja i chłopak żydowskiego kuśnierza, Dawid, raz zwinęliśmy jedne takie. A zysku było tyle, że wszystkie trzy wylądowaliśmy u Starego Nasa w Dawid Station. Od tej pory nie wsadzają krów do pudła. Wzięli te cholerne bydle do biura Nassa na pierwszym piętrze i nie mogli jej zabrać na powrót na dół. Musieli ją stamtąd wywiesić, ale nie chciała wyjść przez okno i musieli wywalić dziurę w ścianie dla chodzącej mleczarni. Ale zrobili ją za małą i zanim ją skończyli krowa dostała takiego cykora, że wzięli ją gliniarze, że całkiem obestrała nasa i wszystkich jego detektywów. Nie, nie braliśmy żywego bydła, wyjaśnił Igor z chytrym uśmiechem. Czekaliśmy na nich, którzy przyjeżdżali po mięso na rowerach. Gdy wchodzili do środka, by rozgrzać się szybką poranną wódką, zostawiali rowery na zewnątrz. Wtedy zabieraliśmy wszystko, bicykle, mięso i co się da. Czasami próbowali nas gonić, ale nigdy nie złapali. Czy twój mały braciszek też wstąpił do NKWD? pytał z zainteresowaniem Porta. Nie! Lwy go zjadły. Lwy go zjadły? Powtórzył zdumiony porta. Więc jak? Nigdy nie spotkałem nikogo, kogo zjadły lwy. No więc było tak, westchnął ze smutkiem Igor. Nigdy nie płaciliśmy za wejście do Zoo, przechodziliśmy do środka przez mur. Niekiedy oczywiście myliliśmy się i lądowaliśmy u lwów morskich albo niedźwiedzi polarnych, ale zawsze nam się udawało. Niedźwiedzie polarne były tak zaskoczone, gdy przybywaliśmy biegiem przez mur, że nie myślały o tym, by nas zjeść, aż uciekliśmy od nich. Po pewnym czasie bardzo dobrze znaliśmy wszystkie zwierzęta, a one też nas znały, tylko dozorcy nas nie lubili. I cóż, nadszedł czas, że przez kilka dni nie mieliśmy nic nadającego się do jedzenia i staliśmy tam, przyglądając się, jak wielkie koty dostają swój obiad na powietrzu. Mój mały braciszek stał przed klatką lwów, patrząc jak dozorcy wpychają im naprawdę wielkie kawały mięsa. Gdy dozorca wyszedł na minutę, mój brat wskoczył do klatki i porwał wielki kawał mięsa tuż przed nosa starego, zjedzonego przez mole lwa. Ten zaryczał straszliwie, gdy mięso znikło i walnął go łapą. Dostał takie uderzenie, że przeleciał na drugi koniec klatki i wylądował na innym lwie, który odbywał poobiednią siestę i otworzyły się bramy piekła. Jeden po drugim wchodziły do klatki. Całym tłumem napadły mego brata, co za zgieł, gdy wreszcie pojawili się dozorcy z brata, niewiele zostało. Czy parszywe lwy zjadły go całego? Kostia opowiedział nam, że zawsze był łowcą głów i złapał wielu więźniów, którzy uciekli z kołymy. Jakuci zawsze opowiadali nam, gdy ktokolwiek przeskoczył na zewnątrz. Dostawali za informacje dziesięć rubli. Nagroda za każde dostarczone przez nas ciało wynosiła sto rubli. Nigdy nie torturowaliśmy więźniów, zabijaliśmy ich, gdy spali, aby nie doświadczali strachu przed śmiercią. Najlepszą porą była zima. Zbieraliśmy ciała i trzymaliśmy je, póki nie mieliśmy pełnego ładunku sanek. Latem musieliśmy je dostarczać, zanim zaczynały gnić i już nie mogły zostać zidentyfikowane. Nie dostawaliśmy zapłaty za ciała, jeśli nie zostały zidentyfikowane w obozie centralnym. I było jeszcze jedno ryzyko dostarczania zgniłych ciał, których nikt nie chciał. Znałem kilku, którzy zostali powieszeni za niewyjaśnione morderstwo. W ten sposób policja skreślała ich ze swych spisów i miała mniej kłopotu z otwartymi i niezamkniętymi sprawami. Do wszystkich diabłów, krzyknął Gregor, plując, jakby chciał pozbyć się paskudnego smaku. Jakie to towarzystwo myśmy się dostali. Ale ci, których łapaliśmy, byli pasożytami na ciele społeczeństwa, bronił się Kostia. Trzeba być Sybirakiem, by w ten sposób myśleć, wyjaśnił komisarz i posłał Kosti złe spojrzenie. Te skośnookie potwory przychodzą na świat przez dziurę w dupie szatana. Kostia śmiał się długo i głośno i ani trochę nie wyglądał na obrażonego. — Śnieg pada jak najjaśniejsza cholera — powiedział Barcelona, wyglądając przez okno. — Nie uda nam się pojechać dalej. Te zaspy śnieżne mają po trzydzieści stóp. — Dostanę pług śnieżny — obiecał komisarz, trzęsąc się w swym długim, futrzanym płaszczu. Przewiesił sobie pepesze przez piersi, machnął na kostię, który poszedł za nim z syberyjskim uśmiechem. — Pług śnieżny — drwił Hajde, siedzący przy piecyku z obrażoną miną — on nie ma na myśli zwykłego pługa śnieżnego, powiedział łowca Kurew. Mówi o pożeraczu śniegu. Nigdy nie słyszałem o czymś takim, stwierdził porta, zręcznie tasując karty. Co to takiego? Maszyna pożerająca tony śniegu na minutę, wyjaśniał łowca Kurew. Gdyby parę z nich wypuścić bez kontroli na biegun północny, wkrótce bieguna w ogóle by nie było. I co? On zamierza znaleźć coś takiego w tej dziurze? Portar żał ze śmiechu. Co za cholerny optymista! On jest trzygwiazdkowym komisarzem! odpowiedział łowca kurew i nie czuł potrzeby żadnego dalszego wyjaśnienia. Po pewnym czasie komisarz i Kostia wrócili. Przygotujcie się! powiedział sucho komisarz. Pług śnieżny już tu jest i musimy jechać tuż za nim. Te trzydzieści cztery na początku, pantera na końcu. Powiedz mi, zagadnął porta, dmuchając mu dymem w twarz. Zawsze chcesz, bym był na końcu? Czy mi nie ufasz? Komisarz śmiał się długo, bardzo długo. Jesteś cholernie zabawnym facetem, powiedział pomiędzy wybuchami śmiechu. Każdy, kto ci ufa, powinien zostać zamknięty w obitej materacami celi. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że myśl o wystawieniu nas wszystkich do wiatru nigdy nie przeszła ci przez głowę. No dobra, o tylu rzeczach człowiek może rozmyślać, zmusił się do uśmiechu Porta. Pług śnieżny był olbrzymią maszyną, która naprawdę zjadała śnieg, jak nam powiedział łowca Kurew. Nigdy nie widzieliśmy niczego podobnego. Najwyższa zaspa znikała w ciągu kilku minut, gdy maszyna zaczęła nad nią pracować, ale wkrótce po naszym przejeździe góry śniegu znów leżały za nami, czyniąc drogę absolutnie nieprzejezdną. Zabezpiecza to nas przed możliwym pościgiem, uśmiechnął się z satysfakcją komisarz. To był jedyny płuk śnieżny w mieście, jeśli ktokolwiek zechce drugiego będzie musiał dostać go z Irgorska, a tam właśnie jedziemy. Sprytne, sprytne, przyznał Porta, nie trzeba nawet udawać, że się o tym myśli, by dostrzec, że byliśmy całkiem bezpieczni. Gdy już byliśmy w Irgorsku, zawołał do nas milicjant. Komisarz kazał mu odejść gestem, na jaki mogą sobie pozwolić tylko ludzie posiadający wielką władzę. Przeraziły go nasze wymalowane na czerwono twarze, uśmiechnął się zachwycony Porta. Szereg reflektorów wysyłało promienie w górę w czarne jak smoła niebo. Krzyżowały się skacząc nerwowo po ciemnych chmurach. Co u diabła? wołał zdumiony Porta. Nalot? Kto u diabła miałby bombardować to miejsce? Musi to być jakaś omyłka. Ogłuszający huk wybuchów wstrząsnął powietrzem. To też jest omyłka? spytał Gregor. Dla mnie to brzmi całkiem realnie. W górę podnosiła się olbrzymia kolumna ognia, zalewając całe miasto morzem rozpalonych do białości iskier. Bataliony płomieni tańczyły, wirując na dachach. Stopiony ołów spływał na ulicę, sycząc i bulgocząc w śniegu. Ciężkie krokwie wielkich budynków zaczęły opadać w dół, trzeszcząc i rozpadając się w drzazgi. Rzeźbione w granicie gargulce zlatywały z wysoka, miażdżąc wszystko, na co spadły. Granitowa głowa z wywieszonym długim językiem toczyła się ulicą, i zatrzymała się z dźwiękiem dzwonu uderzając o gąsienice pantery. Staromodny wóz straży pożarnej z kołami na pełnych gumach załamał się pod deszczem spadających cegieł. Strażacy siedzący po jego bokach nawet nie zdołali zdać sobie sprawy, co się stało. Szeroko otwartymi oczami patrzyliśmy Zafascynowani na betonowy mur Budynek rozszerzał się jak powoli nadmuchiwany balon Potężny płaski dach zapadał się do środka domu Który był już tylko jednym szalejącym ogniskiem Iskry wylatywały w powietrze na setki metrów A stalowe dźwigary gieły się jakby były z miękkiej gumy Ulicą nadbiegły dwie wrzeszczące dziewczyny Z włosami i ubraniem w płomieniach Strażak skierował w nie węża Ciśnienie wody odrzuciło je daleko w głąb ulicy gdzie przylepiły się do kipiącego, bulgoczącego asfaltu. Jazda naprzód, do diabła, wynośmy się stąd, krzyczał histerycznie Stary. Tego tylko brakowało być zabitym przez własne lotnictwo. Pojemnik pełen ładunków zapalających wylądował obok nas, fosfor pryskał na boki czołgów i zaczął płonąć, farba zajęła się i kipiała na bokach pojazdów. Nie dotykajcie tego, ostrzegał Stary przez radio, to może tylko samo zgasnąć. Skręciliśmy w szeroki bulwar i zobaczyliśmy sto strupów leżących koło wejścia do piwnicy. Zostały wypalone do wielkości małych laleczek i są poskręcane w dziwne pozycje, jakie zawsze przyjmują spalone ciała. Generał piechoty w powiewającej pelerynie wywrzaskiwał za nami rozkazy i obrzucił nas wściekłymi groźbami, gdy je zignorowaliśmy. — Job twoju mać! — uśmiechnął się ponuro Igor. — Niech się spali, biedni żołnierze nie mogą oczekiwać niczego po bogatych generałach. Generał biegł za nami, krzycząc i gestykulując. Zatrzymał się i odskoczył w bok, by uniknąć zmiażdżenia przez te trzydzieści cztery kostki. Rzucający się na niego z najwyższą szybkością, przewrócił się do wielkiej kałuży. Gdy znów wstał, buty mu się paliły, na dnie kałuży był fosfor, który zapalił się w zetknięciu z powietrzem, rozpaczliwie wycierał buty o beton. Widać, że po raz pierwszy zetknął się z fosforem, w przeciwnym razie zdjąłby buty natychmiast. Teraz rozsmarował fosfor, co spowodowało, że ten palił się nawet jeszcze gwałtowniej. Przewrócił się na plecy do kałuży. Ogarnięty paniką wypełzł z niej, co pogorszyło jeszcze jego sytuację. Małe, niebieskie płomienie tańczyły mu po całych plecach. Jego peleryna skurczyła się pospiesznie. Po kilku minutach generał leżał na ulicy jako kupa płonących szmat. Ten fosfor może załatwić każdego, pomrukiwał porta, patrząc na wrzący stos, który był kiedyś generałem. Słyszałem, że w piekle przeszli na jego stosowanie. Jest skuteczniejszy niż staromodny węgiel. Sztukarz został trafiony i wybuchł kulą ognia. Odłamki i rozpalone do czerwoności metalowe części spadły deszczem i grzechotały o stalowe boki czołgów. Waliły działa artylerii przeciwlotniczej. Gdziekolwiek spojrzeć coś wybuchało, wyglądało to tak, jakby nad miastem rozpostarto parasol z niebieskiego, czerwonego i żółtego ognia. Paru podstarzałych strażaków przy staromodnym wozie pożarniczym pracowało bez wytchnienia, kręcąc rączkami korby od pompy. Niewiele wody stamtąd wychodziło, ale oni nadal nie przerywali pracy. Trochę dalej gruby mężczyzna w zielonym mundurze stał, zapatrzony i sparaliżowany widokiem swej ręki, paliła się i kipiała, był dość głupi, by wziąć do ręki ładunek zapalający. Uciekający ludzie biegli obok niego, trzymali się bardzo daleko, nikt mu nie pomógł, ciężki nalot spowodował, że wszyscy stali się niewrażliwi, mieli dość do roboty zajmując się sobą i najbliższymi krewnymi. Gruby mężczyzna upadł apatycznie na kolana i zapalił się w morzu niebieskich płomieni. Piekielne wycie bombardujących nurkowców sztuka szarpało ludzkie nerwy. Ludzi ogarnęła panika i biegali w kółko jak przerażone kury. Nie głupi pomysł, te syreny na sztukasach, powiedział porta, zatykając rękami uszy. To wycie może spowodować, że Jagnie weźmie udział w pogoni za Lisem. Wkrótce całe miasto zmieniło się w ryczące piekło. Teraz wielkie bombowce Heinkel warczą w górze i zrzucają w morze ognia ogromne bomby burzące. Ciężka ciężarówka wyleciała w powietrze. Żołnierze wypadli z niej jak konfetti i w parę chwil później i oni się palili na wrzącym asfalcie. Broń automatyczna strzelała na własną rękę. Pociski rykoszetowały we wszystkie strony jak ryż obsypujący młodą parę. Na wielkim bulwarze, obwodnicy zamożnej dzielnicy miasta, dwa ambulanse stały w poprzek ulicy, oba w blasku tańczących płomieni, wystawały z nich nosze, a nierozpoznawalne ciała płonęły bezładnym, poczerniałym od kopciu stosem. Gdy zawalił się wysoki, betonowy budynek, porta przeżywał chwilę paniki. Zewnętrzne ściany zwaliły się w poprzek bulwaru, blokując ulicę. W tej samej chwili ulica za nami wybuchła piekielnym morzem fosforowych płomieni, gdy dotarł tu nowy dopływ tlenu. Przez radio nadawano pogmatwane rozkazy. Wyłącz to cholerstwo, warczał desperacko stary, wyciągnął wtyczkę z przenośnego odbiornika i radio zdechło. Jazda porta, bardzo powoli, uspokój się i rób dokładnie to, co powiem. Jeśli wpadniemy w poślizg, nigdy nie damy rady. W końcu porta ruszył ciężkim czołgiem i cofnął się. Przejechał prosto przez piekarnię szklane półki, chleb i papierowe torby fruwały wszędzie. W chmurze mąki czołg przebił ściankę działową i w końcu w deszczu cegieł też ściankę zewnętrzną. Gąsienice się palą! wrzeszczał w przestrachu mały. Palą się jak cholera i śmierdzą też jak wszyscy diabli. To fosfor stwierdził z rozpaczą stary, musimy go zeskrobać, nim cały przeklęty wózek wyleci w powietrze i my wraz z nim. Poganiał nas, wyskoczyliśmy przez władzę i zaczęliśmy. Go Gorączkowo oskrobywać płonące gąsienice i rolki. Uważajcie! krzyczał ostrzegawczo stary. Jeśli to spadnie na was, jesteście skończeni! Nie musiał nas ostrzegać. Wiedzieliśmy aż nazbyt dobrze, czym jest broń fosforowa. Ta przerażająca substancja przylepia się do wszystkiego i rozpala się tym gwałtowniej, im więcej powietrza dostaje. Im bardziej zdrapujesz, tym bardziej się pali. Otaczało nas straszliwe gorąco. Włosy nam się przypalały i zwijały, skóra się paliła, gdziekolwiek uderzały pociski zapalające, tam wybuchło białe jak magnezja światło. Oficer NKWD w napół spalonym mundurze, lecz z nowiutką błyszczącą pepeszą obijającą mu piersi, wypadł biegiem z bocznej ulicy, zatrzymał się i obrzucił nas gradem przekleństw. Komisarz przybiegał jak rozzłoszczony doberman, nadął się przed oficerem NKWD i wyrzucił strumień inwektyw aż do zupełnej utraty tchu. Lejtnant NKWD zamierzał wycofać się chyłkiem, ale zmienił zamiar, gdy z za rogu pojawiła się cała grupa żołnierzy NKWD z pepeszami w gotowości. Jeden z nich chwycił Gregora i przystawia mu lufę PM-u do karku. Pierwsza salwa przeleciała nam nad głowami i wywarła nieoczekiwany efekt na oszalałym od broni lejtnancie NKWD. Wyrzucony wysoko w powietrze, z rękami rozłożonymi jak skrzydła, uwielbiający walkę oficer został trafiony w piersi i wyglądał jakby pocisk smugowy przebił go dokładnie na wylot. Udało mu się jeszcze wydać ochrypły wrzask, nim został ciśnięty do tyłu na kawał palącego się fosforu, który natychmiast rozbłysł nowymi płomieniami. Cztery pistolety maszynowe pluły w nas ogniem. Heide leżał w ukryciu za panterą, strzelając z pomiędzy palących się gąsienic. NKW dziści padali z rozwalonymi kolanami. Ze swej pozycji Hajdę musiał strzelać nisko, podniósł się na nogi i z całym spokojem poszedł ku jęczącym żołnierzom NKWD z krzywym uśmiechem i bezlitosnym chłodem swych niebieskich oczu, przestawił swój PM na ogień pojedynczy i pakował po pocisku w każdą wykrzywioną błaganiem twarz. Czemu diabła to zrobiłeś? protestował stary z wściekłością. Mam cię dość. Sytuacja tego wymagała, odszczeknął arogancko hajdę, wymieniając magazynek. Julius jest niczym innym, jak wykrzywioną karykaturą własnych przekonań, drwił porta, śmierdzi trupami, jak wszyscy jego kumple od swastyki. Niedaleki jest dzień, gdy zajmę się tobą bardzo specjalnie odpowiedział Hajdę posyłając porcie złe spojrzenie. Wysoki na kilkaset metrów strumień ognia trysnął w powietrze i długi, dudniący wybuch rozległ się nad płonącym miastem. Borys, strzelec wieżyczkowy na T-34, został wyrzucony wzdłuż ulicy i nabity na działko maszynowe, zamontowane na czołgu. Obracał się jak papierowy wiatraczek z długą lufą działową wystającą z brzucha ów wybuch to była wylatująca w powietrze gazownia miejska. Wszystko zmieniło się w nieopisane piekło. Ceglane ściany pękały jak szkło, żelazne pręty wydłużały się i skręcały, dachy domów zrywał podmuch wybuchu, przetaczający się przez miasto jak burza ogniowa. Samolot U-88 nadleciał rycząc nad dachami, ze strumieniami płomieni tryskającymi ze skrzydeł, zataczał się i przewalał z boku na boki, w końcu wbił się w dom, wybuchł oślepiającą czerwoną kulą ognia. Jeep Willis nadjechał ku nam z szaleńczą szybkością. Kierowca zwisał bez życia z niskich metalowych drzwiczek, z chrzęstem trafił w T-34 i został zgnieciony na złom pod jego gąsienicami. Na długie glissando trzeszczącego dźwięku, jakby worka koksu zsuwającego się po pochylni, daliśmy nura w ukrycie. Dziwny odgłos zakończył się gromowym wybuchem, od którego bolały nas uszy, a rozum został prawie wydbuchnięty nam z głów. Wielka bomba upadła o paręset metrów od nas. Zdmuchnęła wszystko, co stało, a wokół miejsca, w które uderzyła, zostawiła tylko ogoloną do cna ziemię. — Chryste, na krzyżu! — jęknął Porta, łapiąc się za głowę. — Niech diabli porwą parszywą luftwaffe! Palił się jeden z te trzydzieści cztery. Czarny oleisty dym unosił się w niebo. Wkrótce potem amunicja z czołgu wybuchła i rozwaliła go w kawałki. Do ukrycia! krzyczał komisarz, gdy opadła kolorowa flara znacznikowa, wyrzucając wokół siebie kaskadę zielonego ognia. Poleciał deszcz bomb burzących. Z ulic wyskoczyły tańczące płomienie, jak cała armia miotaczy ognia. To przewody gazowe, stwierdził z ważną miną hajdę Ty głupi skurwielu, syczał pogardliwie mały. Gazownia wyleciała w powietrze dawno temu. Idiota! warknął Hajdę. Jest gaz w innych miejscach. Nagle na niebie pojawiły się czerwone iskry. Nadleciała nowa fala bombowców. Groźny grzmot silników narastał z sekundy na sekundę. Spadały flary znacznikowe, wyznaczając kwadrat światła. Byliśmy w samym jego środku. Wokół nas eksplodowały pierwsze tysiąc kilówki. Podobne to było do wybuchu wulkanu. Stal i ogień wyleciały na wiele metrów w powietrze. Nawierzchnia ulicy pękła i zmieniła się w stosy materiałów. Ogromne koszary artylerii za nami zostały starte na proch. Wydawało się, jakby szeroki bulwar został ciśnięty w niebo, drzewa rosnące wzdłuż niego leciały przez powietrze jak strzały z łuku, a noc stała się tak jasna, jak najjaśniejszy dzień. Legionista i ja odzyskaliśmy przytomność na dziedzińcu koszarowym, wśród potrzaskanych dział ciągników artyleryjskich i trupów. Sanie motorowe zostały przewrócone dnem do góry, a ich wieżyczka wbita w rozmiękczony asfalt. Silnik zwisał, do połowy wyrwany z podstawy. Komisarz wściekle przeklinał, gdy zdał sobie sprawę, że sanie motorowe zmieniły się w złom. Dwudziestopięciokilowa bomba zapalająca upadła o parę metrów od pantery, którą natychmiast otuliła rycząca kurtyna płomieni. Atakowaliśmy ładunki zapalające posiadanym sprzętem gaśniczym. Bez pantery nigdy nie wrócimy żywi. Desperacko rzucamy ziemię i piasek na plamy magnezu, palące się na czerwono i biało na całym czołgu. Było wściekle gorąco. Od czasu do czasu zmuszało nas to do wycofania się. Czerwona farba, którą zostaliśmy pomalowani, zaczęła bulgotać, ale dało to ten korzyść, że się rozrzedziła. Zaczęła spływać nam z twarzy. Wkrótce wyglądaliśmy zaledwie tak, jakbyśmy byli chorzy na odrę. Przestawiliśmy nasze pojazdy w ukrycie po drugiej stronie koszar, gdzie znajdował się park przylegający do lasu. — Spróbuję zdobyć ciężarówkę na miejsce tej, która się zepsuła — oświadczył komisarz. — Kostia, idziesz ze mną, złap parę granatów. Nigdy nie wiadomo, na jaki gatunek ludzi zwariowanych na temat przepisów możemy się natknąć. Pół godziny później był z powrotem z fabrycznie nowym Studebakerem. I co, powiecie, pytał z dumą rozkładając ręce. Związek poniesie ciężką stratę, gdy go porzucisz, uśmiechnął się z aprobatą porta. Pięćsetkilowa kilowa bomba spadła w sam środek stada owiec. Oderwane kończyny zasypały obszar wzdłuż ulicy, a gęsty deszcz krwi obryzgał nas, znów barwiąc na czerwono, smród był taki, że wymiotowaliśmy. Gdy skręciliśmy z drogi, jadąc jak sądziliśmy na skróty, rozległ się ogłuszający wybuch i z ziemi sycząc trysnęły w górę białe chmury pary. To muszą być przewody parowe, orzekł łowca Kurew. Będą wybuchać zanim się połapiemy, gdzie byliśmy. Szybko, wynośmy się stąd w diabły. Wracajcie! wrzeszczał komisarz, wymachując rękami zwierzyczki T-34. Do diabła wracajcie! Jeśli to jest to, co myślę, otworzyły się bramy piekieł! Droga zaczęła się zapadać jakby wsysały ją niewidzialne siły. Domy po obu stronach drogi waliły się i znikały w dziurze, która zamykała się za nimi ze strasznym ssącym dźwiękiem. "Dobry panie, na wysokościach!" wołał w przerażeniu stary. "To musi być coś więcej niż pęknięte przewody. Absolutna prawda!" darł się wściekły komisarz. "Ale wynośmy się stąd szybko jak wszyscy diabli, później wyjaśnię." Po przeciwnej stronie bulwaru droga wybrzuszyła się w ogromny ogromny pagórek. Wyglądało to tak, jakby świat stawał na głowie, domy przewracały się całymi szeregami, jak gdyby ziemia wsysała je do siebie. To cholernie paskudne, mam rotał mały. Wygląda, jakby diabeł był w drodze do góry, popatrzeć, co się wyrabia. W połowie parku zatrzymał nas patrol NKWD, który postawił dwoje sanek pancernych w poprzek drogi. Stan gotowości, warknął ze złością komisarz. Teraz już nic nas nie zatrzyma, nawet cały cholerny Kreml. Dwaj paskudnie wyglądający NKWdziści, całkowicie ubrani w czarną skórę i z pepeszami trzymanymi na gotu i broń, stali pośrodku drogi, machając do nas jak policjanci, byśmy się zatrzymali. Komisarz wyskoczył z T-34, nadał się i pomaszerował do nich. Głośno wrzeszczał i wymachiwał pięścią w powietrzu. Z zablokady blokady drogi wyszedł politruk. On też wyglądał, jakby się nadął. Jego szeroka-słowiańska twarz nie obiecywała nam nic dobrego. Necker, powiedział wszystko wiedzący porta. Byłoby mądrze, gdybyśmy mu odstrzelili jaja. Propłusk! krzyczał politruk w prawdziwie policyjnym stylu. Pocałuj mnie w dupę! odwrzasnął komisarz. Wykonuję specjalne zadanie z paru niemcami nadwołżańskimi. Niech się Bóg nad tobą zlituje, gdy wyślę meldunek do Moskwy. Sabotujesz misję o państwowym znaczeniu. Mam swoje rozkazy. Ryczał Politruk. Nawet gdyby Wielki Stalin tędy przechodził, musiałby pokazać propusk. — Ponimajesz? — Łyka